A gdzie leży klucz do akceptacji? Po prostu w uśmiechu. Kiedy uśmiechasz się do kogoś, mówisz mu: akceptuję cię dokładnie takim, jaki jesteś. Kiedy uśmiechasz się do kogoś, jego samoocena wzrasta. Twoja zresztą też. Ludzie największego sukcesu, najbardziej popularni i skuteczni, uśmiechają się ciepło i szczerze do innych. A kiedy nie masz ochoty się uśmiechać, pamiętaj, że nieszczery uśmiech jest zawsze lepszy niż szczere zmarszczenie brwi. I kolejny klucz. Doceniaj ludzi przy każdej okazji. Zawsze, gdy ktoś coś zrobi, doceń to. Docenienie człowieka podnosi jego samoocenę. Od razu czuje się wartościowy. Czuje, że to, co zrobił jego życie, jest coś warte i dostrzegane przez świat. Jak masz docenić to, co ludzie robią? Mów im dziękuję. Szybko i często. Znam kilka języków. Kiedy jadę za granicę, zaraz na początku pytam, jak się tam mówi słowo dziękuję. A potem mówię to dziękuję na każdym kroku. Zawsze kiedy to mówisz, ta druga osoba trochę się rozjaśnia. Kiedy mówisz komuś dziękuję, chce ci jeszcze bardziej pomóc, a więc dziękuj ludziom za wszystko, co robią. Dziękuj też swojemu małżonkowi za wszystko, co dla ciebie robi i swoim dzieciom za to, co dla ciebie robią. Dziękuj podwładnym, kolegom i szefom. Dziękuj ludziom w restauracji, w taksówce, wszędzie za wszystko. Z każdym dziękuję rośnie samoocena i u nich, i u ciebie. To jedno z najpotężniejszych, a tak prostych narzędzi. Uśmiechnij się i powiedz dziękuję, a będziesz już w połowie drogi do tego, by stać się osobą o wybitnych zdolnościach interpersonalnych. Po twoim dziękuję, osoba, która wykonała coś dla ciebie, chce to zrobić jeszcze raz. Tym bardziej chce z tobą współpracować i pomagać ci w osiąganiu celów. Mów więc dziękuję przy każdej możliwej okazji. Pochwała to także potężne narzędzie w budowaniu relacji. Wiemy, że u każdej osoby samoocena jest wprost proporcjonalna do tego, czy jej zdaniem zasługuje ona na pochwałę. Okazuje się, że ludzie zmęczeni, przygnębieni czują nagły przypływ energii, kiedy zostaną pochwaleni przez kogoś, kto jest dla nich ważny. Pochwała ma niezwykłą moc, jakby odkręcała zawór energii. Najprościej jest przełapać ludzi na tym, że robią coś dobrze. Ken Blanchard nazywa to jednominutową pochwałą. Może wystarczy, że przejdziesz się po biurze, porozmawiasz z każdym, zapytasz, co robi, spojrzysz, powiesz: o, to jest świetne, bardzo dobrze, pracuj dalej. I do następnej osoby. W ten sposób rozdasz wszystkim małe klejnoty, dzięki którym poczują się lepiej. Kiedy chwalisz, to zarówno małe, jak i duże wysiłki. Chwal zarówno za drobne wysiłki, jak i za wielkie osiągnięcia. Za wszystko, co widzisz. To cię nic nie kosztuje, a daje wspaniałe wyniki. Kiedy tylko możesz, chwal publicznie. Jeśli ktoś zrobi coś dobrze, zawsze spróbuj go pochwalić przy innych. Zawołaj ludzi i powiedz: zobaczcie, ten i ten wykonał tu świetną robotę. Albo na zebraniu. Chciałbym przypomnieć, że ten i ten wykonał ostatnio wspaniałą rzecz. Myślę, że należą mu się od nas szczere brawa. Publiczna pochwała ma moc 2, 3, 5 razy większą niż indywidualna. Największy efekt daje pochwała natychmiastowa. Gdy ktoś coś zrobi, od razu daj informację zwrotną i powiedz, jak dobrze to wykonał. Im szybciej, tym większy będzie to miało wpływ na jego późniejsze zachowanie i samoocenę. Chwal konkretnie za określony efekt. Nie mów: ach, świetnie sobie radzisz, tylko: to zrobiłeś naprawdę rewelacyjnie. Im bardziej konkretnie pochwalisz, tym większą masz pewność, że to zadanie w przyszłości zostanie wykonane jeszcze lepiej i jeszcze szybciej. Bądź więc konkretny. Chwal bez przerwy za wyraźne zmiany w zachowaniu. Jeśli ktoś zwykle spóźnia się do pracy, a raz przyjechał punktualnie, powiedz: o, świetnie, naprawdę doceniam, że jesteś punktualnie, super. I za każdym razem, gdy to zrobi, powiedz to znów, dopóki nie zakoduje sobie tego jako nowego nawyku. Oto kolejna technika budowania relacji międzyludzkich, czyli podziw. To Abraham Lincoln powiedział, że każdy lubi komplementy. Każdy. Podziwiaj więc wszystko, co możesz u drugiej osoby. Na przykład jej wygląd. Ludzie to uwielbiają. Podziwiaj ich strój, fryzurę. Wiesz, jak brzmi największy komplement w Ameryce? Wow. Chyba zeszczuplałaś, co?
Każdy lubi usłyszeć, że chyba zeszczuplał, nawet jeśli tak nie jest. Może kupił tylko większe ubranie. Ale kiedy chwalisz czyjś wygląd, ten ktoś zawsze czuje się dobrze. Możesz także podziwiać czyjeś cechy, zalety, cnoty. Ty to umiesz wytrwać. Jesteś zawsze taka miła i uprzejma. Ty to masz odwagę. Kiedy podziwiasz u kogoś cechę charakteru, która jest naprawdę jego, być może pracował nad nią całe życie. Taki ktoś od razu poczuje się świetnie. Podziwiaj i chwal czyjeś osiągnięcia i sukcesy. Naprawdę podziwiam, że zdobyłeś ten tytuł naukowy, dokonałeś tej sprzedaży, sprzedałeś tę firmę, osiągnąłeś ten cel. Ludzie uwielbiają, kiedy się ich wyróżnia za osiągnięcia, szczególnie jeśli kosztowały ich wiele pracy. Co jeszcze podnosi u ludzi samoocenę? Twoja uwaga. I tu zasada. Zwracaj uwagę na to, co najbardziej cenisz. Jednocześnie ignoruj to, co nie ma dla ciebie wartości. Czy znasz jeden z największych problemów, jakie występują między ludźmi? Większość nie zwraca uwagi na innych. Ludzie zrywają związki, bo czują, że nie zwracano na nich należytej uwagi. Kiedy zwracasz uwagę na ludzi, czują się wartościowi, bo wiedzą, że jeśli traktujesz coś z uwagą, to znaczy, że to dla ciebie ważne. Poświęcanie komuś uwagi rozpoczyna się od słuchania go. Kiedy ludzie chcą czy muszą z tobą porozmawiać, słuchaj. Pilnuj się, by im nie przerywać i słuchaj. Słuchaj uważnie, nie przerywając. Tak, jakbyś miał całe mnóstwo czasu. Kiedy słuchasz kogoś i ten ktoś zrobi przerwę, poczekaj chwilę, zanim odpowiesz. Niech zapanuje cisza. Pomyśl o tym, co właśnie usłyszałeś. Nie staraj się od razu reagować. Słuchaj. Każda minuta słuchania podnosi samoocenę osoby mówiącej. Zwiększa też jej sympatię do ciebie, bo stwarzasz próżnię, w której może podnieść swoją samoocenę. Pytaj, by wyjaśnić, jeśli czegoś nie zrozumiałeś. Powiedz, co dokładnie przez to rozumiesz, a potem słuchaj. Daj informację zwrotną. Kiedy ktoś skończy, powiedz, chciałbym dobrze zrozumieć to, co powiedziałeś. I powtórz to własnymi słowami. To pokazuje rozmówcy, że naprawdę uważnie go słuchałeś. Pamiętaj powiedzonko Stephena Coveya. Najpierw ty sam zrozum, a dopiero później szukaj zrozumienia. Wiele lat temu wydano wspaniałą książkę pod tytułem Proszę zrozum mnie. Ludzie bardziej niż czegokolwiek innego pragną zrozumienia, ale są tak zajęci tym, aby ich zrozumiano, że nie próbują zrozumieć innych. Jedną z najważniejszych spraw dla wybitnego lidera i dla jego umiejętności międzyludzkich jest więc uważne słuchanie, kiedy ludzie chcą mu coś powiedzieć. Czy pamiętasz zasadę bumerangu? Mówi, że cokolwiek powiesz, powróci do ciebie powiększone. I tu kolejna wspaniała zasada przy kontaktach międzyludzkich, a mianowicie, że wszyscy wszystko wiedzą. Co to znaczy? Że jeśli ty gdzieś coś komuś powiesz, w końcu dowiedzą się o tym wszyscy i wszędzie. Więc z zasady mów o innych tylko miłe rzeczy. To fantastyczna sprawa, świetny sposób na wybitną osobowość, bo kiedy mówisz ludziom dobre rzeczy na temat innych, to dociera także do nich. Jeśli mówisz o innych rzeczy negatywne, to także do nich powraca. Więc kiedy stale rozsiewasz wokół siebie nasiona, mówisz o ludziach dobrze, jak ich podziwiasz za coś, jak bardzo ich szanujesz, jak dobrze pracują, to w końcu to wszystko do nich wraca i czują się świetnie. Jako lider i menedżer masz za zadanie budować ludzi, a budujesz ludzi sam, stając się fantastycznym człowiekiem. Podnosisz własną samoocenę, szukając sposobów, by podnosić samoocenę innych, a do tego trzeba sprawić, aby czuli się oni ważni. Im ważniejsi będą się czuli ludzie wokół ciebie, tym ważniejszą osobą staniesz się ty sam. Zastosowanie w praktyce. Znasz może powiedzenie, widzę i myślę, słyszę i pamiętam, ale robię coś i wiem. Mówimy o umiejętnościach międzyludzkich, ale właściwie niczym się one nie różnią od jeżdżenia na rowerze czy pisania na maszynie. Z tym nikt się nie rodzi. Tego się trzeba nauczyć. Na całym świecie spotykam osoby, które podjęły decyzję, by stać się naprawdę wybitne w relacjach z innymi.
To nie jest manipulacja. Ty nie starasz się być kimś innym, niż naprawdę jesteś, aby skłonić ludzi do robienia czegoś, czego normalnie by nie zrobili. Ty starasz się wydobyć z siebie naprawdę wszystko, abyś w relacjach z innymi był najlepszym człowiekiem, jakim możesz być. Tych umiejętności możesz się nauczyć tylko stosując je dzień po dniu, godzina po godzinie, minuta po minucie. Przy budowaniu relacji międzyludzkich kluczowym czynnikiem jest czas. Czas, w którym robisz to, co naprawdę wpływa na poczucie własnej wartości u innych ludzi. Spójrzmy na kilka z tych rzeczy. Mówimy, nigdy nie krytykuj, a przecież ty i ja mamy skłonności do krytykowania. Cała zachodnia tradycja edukacji opiera się na tym, że coś badamy, a następnie krytykujemy, i to już od czasów szkoły. Mamy nawyk poszukiwania dziur w sytuacjach i w ludziach. Wielu ludzi przez całe życie narzeka. Pytasz, jak się masz? A oni, dobrze, ale bolą mnie plecy, noga, samochód mi się zepsuł, a szef? Automatycznie zaczynają narzekać. Najlepiej przestać to robić, po prostu przestając to robić. Nie rób tego. Kiedy już byś chciał coś powiedzieć, odruchowo, nie mów nic. Zamiast tego pomyśl, co miłego mógłbyś powiedzieć. Kiedy ktoś kogoś krytykuje, powiedz, tak, ale on czy ona ma wiele zalet. Kiedy ktoś narzeka, powiedz, no, mogło być o wiele gorzej. Znasz to, jak młodzieniec powiedział, życie jest ciężkie, a na to filozof, w porównaniu z czym? Kiedy się zastanowić, na co narzekamy, to tak naprawdę są to drobiazgi. Szukaj więc sposobów, aby mieć pozytywny wpływ. Abyś był taką osobą, że kiedy tylko wejdziesz do pokoju, wszyscy na twój widok będą się uśmiechać, bo wiedzą, jak dobrym jesteś człowiekiem. Nie chcesz być taki, aby ludzie odwracali się w inną stronę na twój widok. Albo co gorsza, szefem, na widok którego wszyscy się garbią, wbijają wzrok w stół, a serce im przyspiesza, bo się boją. Pewnie znasz takie sytuacje z autopsji. I ja też. Oto więc zasady. Nie spieraj się z ludźmi. Bądź przyjazny, szczery, otwarty. Uśmiechaj się do ludzi, kiedy ich widzisz. Dziękuj za wszystko, co dla ciebie robią. Chwal, kiedy robią coś wartościowego. Chwal ich za małe rzeczy i za wielkie. Podziwiaj. To najwspanialsza rzecz ze wszystkich i najprostsza. Są w naszym społeczeństwie wybitni ludzie, którzy wyrobili w sobie nawyk, aby w każdej nowo poznanej osobie znaleźć coś, co mogą podziwiać. Mężczyźni mówią, ładna koszula, piękny krawat, dobre buty, ładny pasek, dobry zegarek. Pamiętam, jak raz siedziałem na spotkaniu obok pewnego biznesmena. Zauważyłem u niego zegarek, taki elektroniczny, z różnymi funkcjami i powiedziałem, ależ piękny zegarek. Widziałem go w jakimś czasopiśmie, ale nigdy na żywo. Zaczął mi o nim opowiadać i pokazywać. 5 lat później znów się spotkaliśmy i wiesz, co mi powiedział? Że byłem jedyną osobą, która zauważyła ten jego piękny zegarek. I wiesz, co jeszcze? Zrobiliśmy razem ogromny biznes. Szczególnie polecam ci, byś słuchał ludzi. To chyba najważniejsze. To najistotniejsza umiejętność, aby zwracać na ludzi uwagę. Kiedy zwracasz na kogoś uwagę, mówisz mu, wysoko cię cenię. Kiedy go uważnie słuchasz, mówisz, cenię sobie to, co mówisz. Jesteś ważną osobą na tym świecie. Kiedy ludzie czują, że ktoś słucha, ich samoocena wzrasta. Dobrze się czują ze sobą i dobrze oceniają ciebie. Klucz do sukcesu w sprzedaży, w zarządzaniu, w kierowaniu, w domu z rodziną. Trzeba słuchać, kiedy ludzie chcą mówić. Zapamiętaj tę ostatnią myśl. Kiedy kogoś słuchasz, to nie znaczy, że musisz coś robić. To nie znaczy, że musisz coś zrobić w związku z tym, co ci mówi. To znaczy tylko, że masz go wysłuchać, uważnie, w spokoju, przytakiwać, uśmiechać się, być miły i nie przerywać.